Cześć, wczoraj rozpoczęły się drużynowe Mistrzostwa Europy, w których oczywiście grają dwie polskie drużyny, jedna w sekcji Open, druga w sekcji Kobiet. I oczywiście w partiach naszych reprezentantów dzieje się bardzo dużo, szczególnie, że gra tam m.in. Jan Krzysztof Duda, Paweł Teclaw, więc młodzi, agresywni zawodnicy. Więc partie bardzo ciekawe. W tym nagraniu zaprezentuję Wam mega partię Jana Krzysztofa Dudy właśnie z pierwszej rundy, plus też zaprezentuję najciekawsze momenty z pozostałych partii. Dajcie znać, czy tego typu podsumowania Wam się podobają, ponieważ mam świadomość, że nie każdy ma czas, żeby śledzić przez 3, 4 czy nawet 5 godzin wszystkie te partie, żeby dokładnie wiedzieć, jak tam nasza reprezentacja sobie radzi. No więc lecimy po kolei od właśnie szalonej partii Jana Krzysztofa Dudy. Tutaj poszła obrona Sycylii, więc wiadomo, że już będzie ciekawie. Zazwyczaj w tych pozycjach bardzo dużo się dzieje. Już na samym starcie partii mamy taką nierównowagę w pozycji. I tutaj nastąpiło D4, więc wariant otwarty, skoczek F6, skoczek C3. No i mamy wariant Najdorfa, gdzie tutaj Duda postanowił zastosować agresywne H3 z planem G4, G5, H4, H5 i tak dalej. Czyli biały będzie tutaj jak najszybciej rozpoczynał ekspansję na skrzydle królewskim i rzeczywiście to na wiele różnych sposobów tutaj biały może uskuteczniać. Czasem nawet przez wieża G1, G4, czasem przez F3, G4. Ogólnie rzecz biorąc, czarny będzie atakował na skrzydle hetmańskim, jadąc tutaj pionami i wykorzystując linię C. No i z drugiej strony biały chce uskuteczniać swoją akcję na skrzydle królewskim. I tutaj trzeba przyznać, że na tę partię mega ciekawą ideę Jan Krzysztof Duda przygotował. Ogólnie tak jak śledzę sobie partię naszego najsilniejszego arcymistrza, to tak zauważyłem, że ostatnio coś się wziął, obraził na robienie roszady. Jakoś nie wiem, czy to tak się po prostu złożyło, ale jakoś rzadko widuję, żeby ta roszada w partiach Dudy była robiona. Więc zobaczmy, jak się tutaj akcja rozwinęła dalej. Mamy H3, czarny E6, no i właśnie to G4 od razu tutaj wjeżdża, goniec E7, no to pionek idzie jeszcze dalej, widać, że ta ekspansja wyszła naprawdę całkiem nieźle, no ale jednak figury też trzeba wprowadzać do akcji. Samymi pionkami to się oponenta nie zajedzie, więc zostało zagrane goniec E3. Ogólnie w tego typu strukturach ekstremalnie ważny jest punkt E6, ponieważ na tym punkcie mega często pojawiają się różne ofiary. To znaczy, jeżeli ten goniec wjeżdża na C4, później na B3, no to często tutaj ofiary tego gońca na E6 się pojawiają, pionek odbija i skoczek tutaj potrafi często bardzo złośliwie wjechać, dlatego też z perspektywy czarnego, jak tu ustawiamy gońca na B7, no to zawsze dwa razy się trzeba zastanowić, czy przypadkiem ten goniec nie jest jednak potrzebny na tej przekątnej, żeby pionka E6 zabezpieczyć. Natomiast w tym konkretnym przypadku, no to czarny zawsze ma skoczka na C5 i tutaj na E6 zabezpieczy. Natomiast z drugiej strony, jeszcze tym punktem można się zainteresować od podstawy, czyli można tutaj pchnąć pionka aż do G6, wyrwać pionka F7, no i wtedy ponownie ten skoczek tutaj wjedzie, a jeżeli skoczkowi uda się wbić właśnie na to pole E7, na to pole E6, no to wtedy czarny najczęściej ma ogromne kłopoty. W partii zostało zagrane B5, czyli czarny uskutecznia swoją agresję. No moglibyśmy się tutaj zastanowić, co by było, gdyby czarny połasił się na tego pionka. I tutaj jest rzeczywiście taka prosta, ale fajna pułapka, mianowicie od razu wjeżdża skoczek, bije E6, czyli właśnie to, co przed chwilą wspominałem, na ten punkt E6 trzeba zwracać uwagę, no i po biciu mamy teraz hetman H5 szach z podwójnym atakiem na króla i na gońca, no i po G6 bitka, i tutaj z materialnego punktu widzenia jest porówno, ale pozycja białego jest ze strategicznego punktu widzenia na pograniczu wygranej, bo biały zrobi sobie długą roszadę, będzie atakował punkt D6,
pozycja dosyć otwarta. Biały ma też parę gońców, ma tutaj fajny plan jazdy dalej na skrzydle królewskim, także pozycja świetna. No więc oczywiście tutaj przeciwnik też arcymistrz, nie tak silny jak Duda, bo zaledwie 2500, ale też całkiem niezły, więc oczywiście czegoś takiego nie podstawił. Zdecydował się zagrać B5 z oczywistym planem jazdy na skrzydle hetmańskim, no więc Duda od razu A3 zabezpiecza ten punkt B4 i tutaj z perspektywy czarnego wcale nie jest łatwo tymi pionami lecieć dalej, no bo jeżeli będzie chciał wrzucić A5, no to zobaczcie, że wtedy z pionkiem B5 są przeogromne problemy, bo dwa skoczki i goniec ciągle tego pionka B5 atakują. Także pod tym względem atak, ta ekspansja czarnego na skrzydle hetmańskim jest znacząco utrudniona. No ale za to można się zainteresować pionkiem E4 i to właśnie jest tu robione. No to biały leci dalej swoim pionkiem, no i wieża G1 z planem H5, G6. Ta pozycja była już grana wielokrotnie, z tym, że najpopularniejszą opcją w tej sytuacji jest hetman D2 i długa roszada. No ale właśnie Duda zdecydował się na rzadziej spotykany ruch wieża G1, być może tym właśnie zaskoczył przeciwnika, ponieważ tam, jak na żywo śledziłem, to dosyć duża różnica była na zegarku. Duda szybko tę decyzję podejmował, czarny coś się mocno głowił i się wpakował w niedoczas, więc być może tym właśnie został zaskoczony. No i czarny roszadka, no to biały stoi ze swoim królem w centrum i jedzie dalej, także H5, no i szykuje się, żeby tutaj zagrać G6, żeby wtedy całkowicie rozbić czarnego króla. I tutaj raz, że z tym królem są problemy, no bo powiedzmy, że czarny zrobi coś głupiego, no to można w ten sposób grać, no i jeszcze pi razy drzwi czarny może blokować tę pozycję. No tylko właśnie znowuż jest ten problem z punktem E6, więc nie tylko król jest tutaj pod ostrzałem, ale jeszcze ciągle ten pionek E6. Oczywiście, jak to zwykle w szachach bywa, są plusy, są minusy, ponieważ wielu zawodników zamiast grać E6 gra E5, żeby właśnie tych problemów nie było, no ale wtedy za to pole D5 się osłabia. No więc tutaj widać takie ciężkie wybory z perspektywy czarnego. I czarny oczywiście zauważył te problemy związane z pionkiem na G6, no więc od razu zdecydował się na skoczek C5, żeby właśnie tego pionka zabezpieczyć. No to biały tutaj wprowadza od razu mega agresywnie hetmana do akcji, skoczek hetmana pogonił i hetman G2. Widać, że ten hetman na G2 jest znacznie bardziej agresywnie ustawiony niż na D2. Na D2 no to stoi ok, no ale jednak stoi za gońcem, po linii D skoczek go ogranicza, a na G2 jest już gotowy, żeby tutaj po linii G do tego ataku się włączyć, bądź w razie otwarcia linii H, no to błyskawicznie właśnie z wieżą może się na tę linię H przestawić, no i wtedy u czarnego znowu z kłopoty. Więc czarny tutaj wieża C8, no słusznie zresztą przygotowuje jakiś kontratak, chociaż widać, że jest dosyć solidnie spóźniony. No więc biały tutaj leci dalej, F4. I to jest właściwie kluczowy moment, ponieważ w tej pozycji został popełniony błąd przez czarnego i po tym błędzie, no to już równia pochyła w dół, już pozycja się posypała. Zostało zagrane takie naturalne skoczek C4, zaraz sobie do tego przejdziemy, natomiast należało grać skoczek C6, żeby tutaj uprościć sytuację. No i powiedzmy jakaś wymiana, hetman C7, są tutaj większe szanse, żeby po tej linii C uskuteczniać jakiś atak. Oczywiście biały dalej leci ze swoim zamysłem, z tym, że teraz już z tym pionkiem E6 nie ma tak dużych problemów, choć wiadomo, że biały będzie się szykował do jakiejś ofiary na H6, no ale z drugiej strony trzeba uważać na pionka E4. Więc z obiektywnego punktu widzenia lepiej zapewne grać tutaj białymi, ale czarny ma jakieś swoje kontrszanse. I teraz pojawia się wobec tego zagadka, no to właściwie co jest nie tak z tym skoczkiem na C4? I tutaj problem jest prosty, ale ogromny. Bicie, bicie, no i teraz ta linia C jest całkowicie zablokowana i dopiero teraz w 18 posunięciu Duda robi roszadę,
Choć właściwie mógł jej nie robić. Tutaj równie dobrze można było dalej lecieć z tym atakiem, dalej grać F5. No i okazuje się, że ten król białego, o dziwo, jest tutaj całkowicie bezpieczny. Białe figury dookoła króla elegancko go zabezpieczają, no i nie ma totalnie żadnych problemów. No ale finalnie Duda zdecydował się na tę długą roszadę. I teraz jaki jest tutaj problem? Oczywiście czarny może tutaj się przestawić teraz na linię B do atakowania, z tym, że ten atak, nawet jeżeli dojdzie do skutku, to i tak nie będzie zabójczy, a będzie kosztował bardzo dużo czasu. Natomiast nawet jeżeli się tutaj przestawi, no to można tego pionka oddać i zagrać król D2. I ten król w razie co znowu się ewakuuje na E1. Więc ten atak czarnego znacznie, znacznie wolniejszy. Czarny tutaj hetman B6 atakuje, no to biały F5 leci tutaj dalej ze swoimi pionkami, wieża B8. Trzeba oczywiście zachować tutaj czujność, czy jakieś ofiary na E4 się nie pojawią, bądź, no powiedzmy, nie wiem, co tu głupiego mógłby Duda zagrać, powiedzmy coś w stylu wieża H1, no to wtedy realnie mogą się tutaj problemy pojawić tego rodzaju, bo goniec bije E4 szach, no i teraz hetman jest zgarniany. Ale dopóki ten hetman jest broniony, no to tej ofiary nie ma. Czyli powiedzmy, że tam biały zagra coś takiego, no to teraz ta ofiara w żaden sposób nie jest dobra, no bo czarny wychodzi po prostu bez figur. No ale trzeba tego typu koncepcje mieć tutaj na radarze. Natomiast co robi Duda? E6, czyli klasycznie atak na punkt G7, atak na gońca, no i tutaj pozycja czarnego króla się rozjeżdża, a król czarnego nie ma tutaj jakiejś prostej drogi, żeby się ewakuować. Więc król zbił, no i G6. W tym momencie, kiedy pionki są wymieniane, a biały tutaj właśnie forsuje te wymiany, no to czarny król nie ma jak się uratować. W partii goniec C6, jeszcze wieża została włączona do akcji. To jest takie i agresywne i też defensywne przy okazji posunięcie, ponieważ robi miejscówkę dla skoczka, żeby w razie potrzeby punkt G2 obronić. Partii FG, HG, i tutaj poszło takie desperackie hetman B2 właśnie. No można było jeszcze blokować, ale wtedy po prostu skoczek bije E6, wykorzystując tutaj związanie. Także z każdej strony ta pozycja jest już przegrana. Poszło bicie na B2, bicie tutaj. No i jeszcze tutaj taki fajny smaczek. Duda nie odbija na G2, ponieważ wtedy HG, no i ten pionek zgarnięty został przez czarnego, tylko najpierw wtrącił bicie na H7, wykorzystując to związanie, no i w ten sposób jeszcze pionka po drodze czarnemu zabrał. Także taka perfekcja w realizacji przewagi, no i tutaj już bez problemu przewaga figury została zrealizowana, no i po wieża G4 czarny finalnie zdecydował się poddać. Tutaj owszem, mało pionków na szachownicy po stronie białego, więc trzeba uważać na jakieś tendencje remisowe, no ale jednak raz, że jest przewaga materialna, a dwa, że figury białego są po prostu znacznie, znacznie aktywniejsze, więc z każdej strony ta pozycja jest po prostu do poddania. Chodzi tutaj o to, że grozi goniec bije G7, wieża bije C4, no i dobrej tutaj obrony przed tym po prostu nie ma. Także mega fajna partia ze strony Dudy. Chcielibyśmy zobaczyć jak najwięcej tego typu wyczynów, ponieważ właściwie od początku do końca była mega presja po stronie czarnego, no i czarny po prostu sobie z tą presją nie był w stanie poradzić. No i tutaj w brutalny sposób Duda go na skrzydle królewskim zajechał. Właściwie tak ciężko wykazać, gdzie tutaj błąd został popełniony, ale właśnie tak jak wspomniałem, zdaje się, że kluczowe było to skoczek C4, ponieważ po skoczek C4 w sytuacji, kiedy ta linia C została zablokowana, no to ciężko było właśnie jakikolwiek atak z perspektywy czarnego uskuteczniać, no i później to już było do jednej bramki, atak białego był po prostu znacznie, znacznie szybszy. Dobrze, więc zobaczmy, jak poradziła sobie reszta drużyny.
Więc tutaj już pozwoliłem sobie zaspoilerować wynik. Tak jak widzicie, polska reprezentacja w składzie Duda, Piorun, Moranda, Teclaw zwyciężyła 3,5 do pół. No i teraz zobaczymy po kolei, co się działo. Arcymistrz Wojtaszek też jest na tym turnieju, natomiast nie grał prawdopodobnie przez to, że po prostu jest zmęczony, bo chwilę wcześniej grał w Rydze na turnieju, jeszcze wcześniej Polska Ekstraliga, a jeszcze tam gdzieś pomiędzy była Bundesliga, no więc turniej za turniejem. To trochę musi zdecydowanie odsapnąć. Więc jeżeli chodzi o partię Kacpra Pioruna, została zagrana obrona Karo-Kann, no i biały zdecydował się na wariant wymienny i tutaj właściwie biały nic specjalnego nie dostał. Bez problemu arcymistrz Piorun wyrównał i finalnie doszło do tej kluczowej pozycji, gdzie tutaj biały popełnił taki strategiczny błąd. Poszło skoczek e4 i tutaj biały zdecydował się wybić, po czym czarny odbił pionkiem. Może to wyglądać tak głupio, że on sobie tego gońca tutaj zablokował, ale tak naprawdę koncepcja jest naprawdę świetna, ponieważ okazuje się, że ten goniec czarnego za chwilę odejdzie, no i później F5, F4 i okazuje się, że te pionki na liniach E i F po prostu zajadą białego i biały nie ma w ogóle tutaj żadnego pola do dyskusji. Więc czarny tutaj zaktywizował skoczka, goniec uciekł, goniec czarnego właśnie odszedł. No i teraz jak te piony na liniach EIF ruszyły, no to z białego króla po prostu kompletnie nie ma co tutaj zbierać. Tu już wisi w powietrzu E3. Jedyny problem jest taki, że goniec jest niebroniony, no więc proste, a skuteczne goniec H7. No i teraz E3 przed tym już dobrej obrony nie ma, ponieważ nawet jeżeli ten hetman odejdzie, to i tak można to E3 wrzucić z następnym F3. Rozbić tutaj pozycję przeciwnika. No i teraz, jeżeli następuje jakieś GF, no to okazuje się, że wchodzi naprawdę przepiękna kombinacja goniec D3. I teraz, jak goniec bije na D3, no to ten hetman, który się tutaj czaił przez pół partii, wjeżdża finalnie właśnie z takim kluczowym natarciem, i teraz król białego. No, nie do zabezpieczenia w sytuacji, kiedy ciężkie figury zaczynają tutaj tańczyć. Właściwie jedyna obrona przed matem to oddać hetmana, no ale wtedy wiadomo, że pozycja jest kompletnie wygrana. Więc prawdopodobnie biały to sobie policzył, że tutaj nie jest za dobrze, no i zdecydował się na taką desperacką ofiarę jakości, żeby pozbyć się tych problemów. No ale teraz jeszcze skoczek F6, no i ta presja na punkt E4 jest jeszcze zwiększona, no i z deszczu pod rynnę. Tutaj możemy się na chwilę zastanowić, dlaczego na przykład nie poszło goniec D3. No ale znowu jest problem, bo ten goniec i tu musi bronić, i tu musi bronić, więc znowu duże straty materialne. A jeżeli natomiast broni pionek, no to znowuż ten sam problem, bo pionek F tutaj wkracza do akcji. Także widzicie, ustawić wygraną pozycję, a wygrać tę pozycję to często dwie różne rzeczy. Więc tutaj Kacper Piorun właśnie zachował czujność i w odpowiedni sposób to związanie wykorzystał. Bo jestem pewien, że większość amatorów to najpierw by zbiła na E4, a później się zastanawiała, co robić dalej. A tutaj właśnie lepiej jest tę presję zwiększyć i dzięki temu Kacper Piorun zdobył jeszcze tutaj drugą jakość. No i tutaj pozycja w oczywisty sposób kompletnie przegrana. No i już bez większych kłopotów przewaga została zrealizowana. Fakt, że te pionki na jednym skrzydle, no ale wieże czarnego na tyle aktywne, że tutaj przeciwnik nic a nic nie jest w stanie zrobić, no i zdecydował się poddać. Dobrze, to zobaczmy, co na szachownicy trzeciej u pana Morandy się wydarzyło. Jeżeli chodzi o Wojtka Morandę, to być może często go nie widywaliście na turniejach w stylu drużynowe mistrzostwa, czy tam inne mistrzostwa Polski, przez to, że Wojtek popełnił kluczowy błąd w swojej karierze, ponieważ poszedł na studia. Gdyby nie to, to prawdopodobnie mielibyśmy już trzeciego arcymistrza 2700, ale teraz kariera Wojtka wróciła na prawidłowe tory. Teraz już na pełen etat zajmuje się szachami, także myślę, że kwestia czasu i to 2700 będzie wbijane, ponieważ to, co Wojtka wyróżnia na tle innych arcymistrzów, to jest naprawdę niesamowite przygotowanie debiutowe. Jeżeli chodzi o teorię, to naprawdę ciężko tego zawodnika zagiąć.
A wszystko to wiem, bo z Wojtkiem przez około 2 lata trenowałem, tak od poziomu 2200 do poziomu FMA, także dosyć sporo tam na temat jego stylu gry się dowiedziałem i jeżeli chodzi o debiuty, to naprawdę tutaj ciężko jest cokolwiek podyskutować. No więc w tej partii Wojtek wybrał taki dosyć ciekawy wariant przeciwko hetmańsko-indyjskiej. Chodzi tutaj o to, że biały błyskawicznie zajmuje swoje centrum ruchem e4. Czyli zauważcie, że tutaj zostało zagrane to g3, ale goniec wcale nie wchodzi na g2 z następną roszadą, tylko od razu biały tutaj rusza do akcji. No i rzeczywiście zajęcie tego centrum wygląda przepotężnie. Te pionki białego zmiażdżą tutaj przeciwnika, no jeżeli czarny coś tutaj natychmiastowo nie zrobi. I tego typu podejście właśnie w otwarciu jest typowo złośliwe, ponieważ no, czarny od razu jest tutaj pod ostrzałem, a wiadomo, że im wcześniej stworzymy presję na przeciwnika, tym wcześniej jest szansa, że gdzieś tam się pomyli. I tutaj słusznie czarny zagrał od razu D5, niemniej biały to centrum rzeczywiście zajął ruchem E5, no i dostał po prostu spoko pozycję. I tutaj kluczowy moment partii nastąpił dopiero w okolicach 30 posunięcia, ponieważ tak jak widzicie, tutaj akcja naprawdę niesamowicie się zaostrzyła. Król białego przez całą partię tutaj stał w centrum. No i rzeczywiście figury czarnego zaczęły tutaj tańczyć w okolicach białego króla. No i zobaczmy, co się wydarzyło po tym goniec bije G5. Wybijać z oczywistego powodu nie można, bo tutaj leci hetman. No więc co tutaj zrobić? No bo widać, że ta presja z perspektywy czarnego naprawdę całkiem zacna. Ale biały ma tutaj świetne rozwiązanie wszystkich swoich problemów, ponieważ najlepszą obroną jest atak. No i zostało zagrane tutaj e6, gdzie wiadomo, że wisi już wieża bije f7. Teraz to król czarnego jest tutaj osaczony. I w partii czarny popełnił błąd. Nastąpiło bicie na e6. Być może sobie czarny tutaj pomyślał, że właściwie większych problemów nie ma, no bo przecież pionek e6 jest broniony, a pionka g6 bić nie można, no bo wchodzi mat na e2. Więc właściwie o co chodzi z tą ofiarą pionka? Natomiast jest tutaj fajny ruch, taka ładna geometria. Hetman e5. I teraz wisi ta wieża na b8, plus jeszcze dodatkowo grozi wjazd hetmana na g7, wiadomo, z matowaniem czarnego króla, więc czarny król no, jest tutaj zdany na łaskę hetmana i wieży, więc nastąpiło w partii takie desperackie bicie na e2, ofiara jakości. Ma to rzeczywiście sporo sensu z praktycznego punktu widzenia, no bo jednak pionki są tutaj przez czarnego zgarniane, plus też król białego dosyć odsłonięty, no więc biały musi się tutaj wykazać dokładnością, natomiast największym atutem jest ta wieża na siódmej linii, która odcina czarnego króla, no i też pionek na linii A, który w wielu końcówkach może po prostu lecieć do pola przemiany. No i czarnemu będzie ciężko tego szpionka zatrzymać. I tutaj mamy król e2, wieża wkroczyła na h1, no to myślę, że od razu wiadomo o co chodzi. Król czarnego broni, ale okazuje się, że te wszystkie piony czarnego są w tym momencie zatrzymane, pionki dalej nie pójdą. A wieże białego się tutaj zaktywizowały, no i król leci dalej. W końcówce król jest figurą ofensywną. I tutaj nie ma co się obawiać tych pionków, no bo jak tylko pionek poszedł do przodu, to zaraz go czarny stracił. Jeżeli chodzi o tego pionka, no to też byłyby z nim problemy, ponieważ mamy coś takiego. Tu. I z tym pionkiem nic się ciekawego czarnemu nie wydarzy, no bo właśnie na koniec ucieka pionek a ten pionek D jest złapany. No, jeden ruch od pola przemiany, ale wystarczająco wcześnie. Więc w partii poszło takie 4, pionek został stracony, no i już w tym momencie czarny postanowił się poddać. Także tutaj 3 zwycięstwa na pierwszych 3 szachownicach. Zobaczmy wobec tego, co było u Pawła.
Paweł Teclaw zaniża nam statystyki w drużynie, jeżeli chodzi o ilość arcymistrzów, ale nie dajcie się zwieść. Tutaj rzeczywiście Paweł jest zaledwie IM, ale siłę gry arcymistrza już od dawna posiada. Tak jak widzicie, ranking 2543, więc właściwie to jest kwestia czasu, żeby Paweł te normy na arcymistrza naklepał i finalnie ten tytuł zdobył, ponieważ siła gry jest już wystarczająca. Na arcymistrza wystarczy tylko 2500. No tylko, że z tymi normami to nie jest takie hop-siup, bo tutaj musi się wiele różnych czynników złożyć. Więc jeżeli chodzi o Pawła, no to on tak w swoim stylu zagrał bardzo niestandardowo w otwarciu, ponieważ wyszła taka pozycja i tutaj oczywiście czarny mógł grać tak powiedzmy normalnie, czyli tutaj zakończyć rozwój, ustawiać się do jakiegoś F5, no i ewentualnie z dalszą akcją na skrzydle królewskim. Natomiast Paweł to jest zawodnik, który lubi zakręcić. No i przez to jego partie, jego pozycje często wychodzą takie dosyć szalone i on zdecydował się tutaj na posunięcie B5, co z obiektywnego punktu widzenia nie jest jakieś cudowne, ale rzeczywiście stwarza presję na to centrum białego. I biały tutaj zareagował prawidłowo, wybił na B5, Paweł zgarnął na D5 z atakiem na gońca, choć tutaj jest jeszcze związanie, więc nic strasznego się nie dzieje, no tylko, że skoczek bije C3 byłoby z atakiem na hetmana. Stąd ten goniec odszedł na B2, no i teraz prewencyjne hetman C8, żeby zabezpieczyć tego gońca, ponieważ związaniem rzeczywiście dosyć kłopotliwe. I tutaj biały mógł przejąć tak ze strategicznego punktu widzenia inicjatywę, ponieważ mógł zagrać plan wieża C1, hetman C2 i E4. No i w ten sposób tutaj po linii C. No w momencie, jak skoczek z D5 zostanie wygoniony, no to z tym pionkiem C7 realnie mogą być kłopoty, tym bardziej, że właśnie ta linia jest teraz półotwarta, no a pionek B5 zabezpiecza punkt C6, tym bardziej, że jeszcze tutaj czarny musi zakończyć rozwój. Natomiast w partii biały ustawił się nieoptymalnie, zagrał skoczek C4, no i w ten sposób Paweł się tutaj właściwie bez większych problemów wykaraskał, dzięki fajnej sztuczce, mianowicie najlepszą obroną jest atak, także poszło D5. Tutaj biały oczywiście pośrednio stwarza presję na pionka D6, no ale ten pionek z D6 przeszedł na D5 i teraz dopiero nastąpiło wybicie na B6. No i tutaj właściwie bez większych problemów czarny zakończył rozwój. Tutaj wybijać na C5 oczywiście nie można ze względu na związanie po linii C, więc trzeba tutaj było sporo taktyki podoliczać, czy w jakiś sposób czarny nie straci tych pionków, ale okazuje się, że nie straci. Wszystko tutaj elegancko jest zabezpieczone, no i czarny totalnie nie ma na co narzekać. Mało tego, jeszcze po stronie białego koniec końców się pojawiła słabość, także czarny ma słabość, biały też ma słabość, także w ten sposób mamy takie właśnie wyrównanie. No i tutaj za chwilę się w ruchu 30 zgodzili panowie na remis. No i w ten sposób wynik drużynowy 3,5 do pół z reprezentacją Szwecji, także elegancki początek turnieju. Pierwsze punkty drużynowe zostały zakoszone. I teraz zobaczmy, z kim Polacy się zmierzą w rundzie drugiej, bo zapomniałem zerknąć. Na stronie Chess Results jakaś dyskryminacja polskiej flagi następuje. Ktoś tutaj grafik dodał nam do flagi. Dobrze, więc mamy już imienne kojarzenia. Rundy startują o 15 czasu polskiego. Zmierzymy się z reprezentacją Izraela, więc tutaj z całą pewnością lekko nie będzie, ale już na drugą rundę wjeżdża Wojtaszek, także mamy dwóch arcymistrzów, 2700. No tutaj Radek gra bardzo dobre turnieje, ale coś z tym rankingiem nie idzie, bo tak właśnie się lepiej w okolicach 2700, także fajnie by było, jakby po tym turnieju udało się wrócić na 2700 kilkanaście, albo może nawet kilkadziesiąt, byłoby super. Także oczywiście na każdej szachownicy mamy przewagę rankingową, także dobrze by było tutaj wygrać, no ale wiecie, to są arcymistrzowie po 2600, 2550, więc też z całą pewnością lekko nie będzie. Także cóż, zachęcam do kibicowania. Jeżeli chodzi o partię na żywo, to w opisie tego nagrania macie link, jeżeli ktoś chciałby śledzić. No i teraz zobaczmy, co się wydarzyło u pań.
Tak jak widzicie, Polki poradziły sobie tak samo dobrze jak panowie, mianowicie 3,5 do pół został mecz wygrany. Oczywiście grały z reprezentacją Grecji, więc tak jak widzimy po rankingach nie jest to jakaś silna reprezentacja, ale też ważne jest, żeby tego typu mecze solidnie wygrywać, ponieważ tak jak widzicie, te zawody drużynowe, te drużynowe Mistrzostwa Europy są grane na czterech szachownicach, więc tutaj jakaś jedna wywrotka jednego zawodnika może od razu całkowicie odmienić wynik spotkania, no a też ilość tych małych punktów się liczy później jako punktacja pomocnicza, no więc lepiej tych punktów mieć więcej niż mniej. Także wygrywanie meczy po 3,5 całkiem zacne, choć wygrywanie po 2,5 wystarczy. Jeżeli chodzi o pierwszą szachownicę, Jolanta Zawadzka właściwie bez większych problemów zbudowała fajną przewagę, pionek więcej, no i tutaj przeciwniczka w końcówce to jest 39 posunięcie, więc pod presją czasu najprawdopodobniej się wysypała, mianowicie tutaj podwisa, grozi też skoczek d4 z widłami na pionka b5. Można było tutaj grać b4, licząc na to, że albo te piony będą zdublowane, albo się uda powymieniać, ponieważ im mniej pionków, tym większe tendencje remisowe. Ogólnie idealnie dla czarnego byłoby oddać pionka i gońca za te trzy pionki, wtedy końcówka teoretycznie remisowa, skoczek i wieża na wieżę, także takie upraszczanie pozycji byłoby na korzyść czarnego, ale w partii został popełniony błąd, goniec bije g3, no i teraz wjechało od razu skoczek d4 z szachem, no i jeszcze wieża bije b5 z szachem i teraz problem jest taki, że nie jest jeden wolny pionek, którego w miarę łatwo zatrzymać, tylko są dwa połączone wolne pionki, które zatrzymać jest bardzo, bardzo ciężko. Tutaj jest pewien minus taki, że po stronie białego jest skoczek, więc w takiej bardzo otwartej pozycji no to ten skoczek może radzić sobie kiepsko, goniec na obu skrzydłach może działać, ale jednak jest ten pionek przewagi, plus też te pionki są połączone, no i jeszcze został podstawiony pionek h6, no i tutaj już bez większych kłopotów przewaga została zrealizowana, choć jeszcze trzeba uważać, bo zawodniczka grająca czarnymi się czai, żeby oddać tego gońca za dwa pionki, ale tutaj dobrze Jolanta Zawadzka wymanewrowała te pionki na białe pola, pionki się zbliżyły do pola przemiany, no i żadna ofiara nie nastąpiła, no i teraz brutalne wykończenie, wieża bije b3 i na koniec mat pionkiem, no i w ten sposób został tutaj punkt na pierwszej szachownicy zgarnięty. Zobaczmy wobec tego, co się wydarzyło na szachownicy drugiej. Jeżeli chodzi o drugą szachownicę, to tutaj zawodniczka z Grecji zagrała naprawdę zacną partię. Tam w pewnym momencie było spore zamieszanie i Karina Cywka mogła przejmować inicjatywę, ale koniec końców to zawodniczka grająca białymi tutaj stworzyła solidną presję po błędach czarnego. No i zobaczcie, że tutaj no, figury białego naprawdę mega się czają, prawda? Te czarne pola nie są niesamowicie słabe. Wygląda to naprawdę paskudnie. Ten goniec na f7 jest bezużyteczny w defensywie, ponieważ biały będzie atakował tutaj po czarnych polach. Natomiast Karina Cywka znalazła tutaj naprawdę przepiękny ratunek, ponieważ pozycja już się wydawała dosyć, dosyć mierna, ale tutaj zostało znalezione genialne posunięcie, mianowicie hetman bije a4. Czyli po raz kolejny mamy potwierdzenie, że najlepszą obroną jest atak. No i w tym momencie zawodniczka grająca białymi nic tutaj mądrzejszego nie ma. Wieża bije f7. No i okazuje się, że teraz król białego po prostu nie ma się gdzie schować. Czarny tutaj szachuje. No i partia zakończyła się w ten sposób remisem. Choć przez moment wydawało się, że może być gorzej. Natomiast akurat tak się ułożyło, że tutaj król jest bardzo osłabiony, no i nie może jakoś tutaj iść na wycieczkę, ponieważ teraz za to hetman e6, no i w ogóle role się odwracają, bo teraz byłaby jakość przewagi po stronie czarnego. Także dużo, dużo się działo w tej partii, w pewnym momencie już się zapowiadało, że może być nieciekawie, ale dzięki temu ładnemu posunięciu hetman bije a4, czarny hetman wkroczył do akcji, no i udało się w ten sposób remis uratować. Także zobaczmy teraz
teraz szachownicę trzecią, Oliwii Kiełbasy. Oliwia zrobiła ostatnio bardzo duży postęp, między innymi na indywidualnych mistrzostwach Europy. Zgarnęła medal, także kilka dobrych turniejów pod rząd i z rzędu, i w ten sposób z rankingu 2200 z groszami wbiła na solidne 2400, no i została dostrzeżona, więc wjechała w ten oto sposób do reprezentacji. No i miejmy nadzieję, że dalej ta kariera będzie się rozwijała, bo z tego co słyszałem, to Oliwia bardzo dużo trenuje. Także fajnie, jakbyśmy tutaj mieli kolejną zawodniczkę z solidnym 2400+. I tutaj Oliwia zagrała naprawdę mega solidną partię. To znaczy przez całą partię oponentka w ogóle ani przez moment nie mogła liczyć na chwilę jakiegoś odpuszczenia. Cały czas była pod presją. No i koniec końców ta presja przerodziła się w zabójczy atak. Więc mamy pozycję taką, gdzie z materialnego punktu widzenia jest równowaga, no ale widać, że figury czarnego na tym skrzydle hetmańskim sobie działają, no a biały rozkręca akcję na skrzydle królewskim. I w partii poszło A5, biały wieża AB1, czyli tutaj od razu presja na pionka B5, poszło wieża D6, A4, rozbijanie tych pionków, goniec E6 w partii, no i nastąpiło goniec bije F6, gdzie tutaj król czarnego po prostu momentalnie zostaje kompletnie rozbity, skoczek G4, no i teraz z czarnego króla po prostu kompletnie nie ma co zbierać, wiadomo. Więc król czarnego broni i goniec C2 z typowym zamysłem ustawienia maczugi, szach, król H8, no i po hetman F5 zawodniczka grająca czarnymi się poddała. To goniec E6 tutaj właściwie można powiedzieć, że kończyło zabawę, ale też ciężko wskazać w ogóle, co tutaj czarny ma grać, no bo i tak te figury białego są tutaj skoncentrowane, fakt, że jest solidnie bronione, ale widać tutaj dodatkową presję po linii B, no i motywy widełkowe, także tak czy siak pozycja wysoce niefajna dla czarnego. No można by gdzieś tego skoczka sobie ewakuować, ale i tak presja jest tutaj bardzo solidna, figury podwisają, też ciągle ten pionek na B5 wisi, także tak czy siak pozycja właściwie przegrana do poddania ze strategicznego punktu widzenia. No jednak, kiedy figury są aktywne i współpracują, no to z przeciwnika po prostu nie ma co zbierać. Dobrze, więc zobaczmy jeszcze szachownicę czwartą, gdzie grała Monika Soćko. Pani Monika ma ostatnio parę gorszych występów za sobą, przez co zjechała z rankingiem poniżej 2400 i tak jak widzicie, drużyna została po prostu rankingowo najprawdopodobniej przez trenera rozstawiona. Natomiast w tej partii elegancko tutaj wykorzystała taktyczne możliwości skoczków. Taki fajny manewr tutaj został zastosowany, ponieważ niby można pionka na H5 po prostu odbijać, ale w partii poszło skoczek H4. Ten pionek nigdzie nie ucieknie, on jest tutaj już mocno osaczony. No i teraz wisi pionek na F3. Jedyną poprawną defensywą byłoby skoczek D2 w tym momencie, ale w partii zawodniczka grająca białymi popełniła błąd, poszło F4, no i teraz skoczek wjechał. Niby tutaj nic groźnego nie widać, bo król sobie odchodzi, ale teraz skoczek bije D4. Niebronione figury giną, no i po raz kolejny się to nam potwierdziło. W partii zawodniczka grająca białymi wybiła, no i teraz pozycja się jej totalnie posypała. Wszystkie pionki zostały tutaj stracone, no i z dwoma pionkami więcej, no to wiadomo, że bez problemu ta końcówka jest do wygrania. No i w tym momencie już zawodniczka grająca białymi się poddała. Także możemy wobec tego zobaczyć, kto będzie przeciwnikiem Polek w kolejnej rundzie. Tak jak widzicie, tutaj pierwsza runda gładko poszła właściwie. Więc na Chess Results mamy tutaj już kojarzenia imienne. Coś z tą flagą jest tutaj nie tak. Więc przeciwniczkami Polek będzie reprezentacja Węgier. Tak jak widzicie, no wszystkie zawodniczki po 2300, więc tutaj różnice rankingowe są naprawdę niewielkie. Wiadomo, że Polki mają wyższe te rankingi, ale ta różnica rzędu 50-100 oczek, no to właściwie wiele nie mówi tutaj.
No, nie ma takich pewnych punktów, gdzie łatwo będzie wygrywać, ale oczywiście liczymy na to, że Polki tutaj też sobie poradzą. Pamiętajcie, nie każdy mecz trzeba wygrywać 3,5, 2,5 też elegancko nam wystarczy. Tym razem na miejsce Karyny Cywki wjechała Klaudia Kulon na czwartą szachownicę, także zobaczymy, co się będzie działo. Klaudia gra mega agresywne, mega ciekawe szachy, także zobaczymy, co tym razem ciekawego przygotował. No dobrze, więc wobec tego zachęcam Was do kibicowania. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, czy tego typu podsumowania będziecie oglądali, czy Wam się podobają. To jeżeli tak, to postaram się nagrywać. Także cóż, dzięki za uwagę, widzowie, i widzimy się w kolejnych produkcjach. Także pa, pa!